Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Mesaliańską Brytanią. Tak więc mamy nowego władcę, całkiem dobrego, ma 43 lata, jest ułożony, nieśmiały i ambitny. Doskonały strateg, logistyk, herkulesowo silny, piękny, geniusz, posiada konsekrowaną krew, jest wiedźmą, lubi spędzać czas w samotności, żeby się odstresować. Czasami się biczuje i głodzi również z powodu stresu. Zna się na zielarstwie i jest dobrym strategiem. Niestety, wasale go nie lawciają, bo świeżo wstąpił na tron. Zacznijmy od tego, że odbudujemy układ sojuszy, czyli właśnie kogo i gdzie. Niech będzie Egipt. W ten sposób, potem tutaj zdecydowanie Bizancjum, tylko kto ten jest, właśnie weźmy starszego, czemu nie, i tu francuska oczywiście, czyli raz, dwa, trzy, cztery kraje będą w sojuszu. Miejmy nadzieję, że to wystarczy do zniechęcenia naszych wasali. Chyba wystarczy. Teraz zajmijmy się tutaj rozdawaniem. Czemu on nas tak nie lubi? Już wiem czemu. No, to może być troszkę problem. Czy ty nie dostaniesz, bo zakładam, że zaraz przyznam ci niepodległość. Dobra. Ogólnie ekipa jest pod wezwaniem. Zacznijmy od uczty, która poprawi nam relacje z wasalami. No niestety nasz władca jest nieśmiały i się nie odstresuje, tak więc no, jest to troszkę problem. Ale póki co obserwujemy, co tu się dzieje. Miejmy nadzieję, że Francuzi sobie poradzą sami, bez naszej interwencji. Super, zaprzyjaźniliśmy się z naszą następczynią, która też jest całkiem zdolna. A jej mąż jest dewiantem, ale jest dobrym wojownikiem. Oj, nowe problemy. Z nimi sojusz? A z nimi zawarłem, nie z Bizancjum chyba. Kurde, no. Dołączymy, ale miejmy nadzieję, że się to ogarnie bez naszego udziału. No tutaj trwają zwyczajnie obręby. Kurde, no wygrajcie to, to jest łatwa już wojna. Bo będziemy was... ale pieniędzy możemy zgarnąć, to mnie cieszy, po prostu się... A jeszcze jakieś tu sojusze możemy na szybko. Tylko no, warto jest nieśmiały, więc może sobie na razie darujmy. Przesadzanie z tym. Kasy jest tyle, że w razie W stworzymy armię najemników. Że duży plus, że jesteśmy władcą militarystycznym, nazwijmy to. Mamy doświadczenie wojskowe, więc czemu nie? Albo w sumie Korsykani to jest osobne państwo, a też jest on. Dobra. Trochę się zestresujemy, ale miejmy nadzieję, że polowanie nam pomoże. Chociaż stres będzie problemem w tej rozgrywce. Za czasów tego władcy, o tak bym to ujął. Władca nie jest zbyt towarzyski, więc raczej nie będziemy w tym kierunku. O właśnie. Czyli zostaje nam polowanko na szybko, żeby troszkę się odstresować. Storki. I zobaczymy, jak to pójdzie. Jak jesteśmy dostatecznie przebiegli, żeby kupić trofeum. Czemu nie? Nie jesteśmy jakoś szczerzy, więc możemy sobie na to pozwolić. Co teraz? Teraz trzeba by zobaczyć, kto by chciał się zbuntować, bo widzę, że nowa ekipa powstała. Tak jest. Obniżenie kontroli. No.
Może być problem. A tu nam nic to nie da. Może z innymi nam coś da. Wystarczyłoby, żeby ze dwóch się wyłamało, a to jest możliwe, i wtedy sprawa się rozejdzie po kościach, szczerze mówiąc. A ten to czemu taki na nie? Nie wiem. A no, głównie ta krótki rządy, no ale bez... A no i te autorytet jednak oczywiście, 30 to trochę jest. No nic, będziemy czekać i obserwować, co się wydarzy. Z jednej strony dobrze byłoby tu interweniować, żeby zakończyć ten konflikt, z drugiej, no, lepiej mieć przygotowaną na maksa armię, niż potem żałować. Jeszcze mamy lagi. Jak? Chyba, że najemnicy w sumie. Najemnicy mogliby tutaj rozwiązać sprawę. Bo tu nie ma wielkiej przewagi, ale dobra, wyłamują się, czyli powinno to wyglądać ok. Czyli co robimy? Myślę, że interweniujemy tutaj u naszych kolegów we Francji. Kurde, jakie lagi, no, mnie tu wkurza. Nie wiem, co się dzieje z tą grą ostatnio. Chyba to nagle trzeba tą kampanię kończyć, bo tak naprawdę już i tak wszystkie cele osiągnęliśmy. I co? Wzywamy nie najemników, tylko naszą armię. No. Po prostu nie mogę kliknąć tego, co chciałem. Chyba muszę zresetować komputer, bo ostatni raz go resetowałem z tydzień temu i pewno to też jakiś wpływ ma na sytuację. Nie ma co ukrywać. Zawsze po zresetowaniu chodzi troszkę lepiej. Bo to się prawie niegrywalne zrobiło. Nowa linia rodu powstała, to niewielkie znaczenie, szczerze. No tu musimy interweniować, co nie będę chyba już zbierał potężniejszej armii. Tak naprawdę to ponad 20 tysięcy ludzi, to jest wystarczająco. I wyruszamy oczywiście przeciwko Arabom, bo no, rozwój islamu tu jest nam bardzo, bardzo nie na rękę. Zmiażdżymy ich, mi się coś wydaje. O, francuska armia też tu nadchodzi. Czemu by nie? I czeka nas bitwa. A raczej egzekucja. One spróbują uciec, ale raczej im to nic nie da. A może uciekną, kurde. Czy jedyne wyjście? Lecimy tu. O, może się uda ich dopaść. Nasz władca jest dobrym strategiem, więc powinien mieć możliwość szybszego marszu. I dopadliśmy. Bez szans. Przecież niewielu wojowników, w sensie tych rycerzy,
O, i nasz władca, który dowodził osobiście, zyskał trochę sławy. Myślę, że czas to skończyć. Czyli odbijamy to i idziemy na ich stolicę. I myślę, że w ten sposób sprawa się załatwi, jeśli to nam się uda zrobić. Okej. Dobra, czyli jedna wojna zakończona. Ta wojna domowa chyba to była, tak? I tutaj już też powinniśmy teraz... Tak jest, no chodzi król. Wzięcie tego szturmu nie zakończyło wojny? Czyli może pomóżmy im tutaj odbić. Czy to może atakować jakieś pomniejsze książątko i dlatego... A jak ta wojna? Jeszcze jedna. O, Syrię. Też idzie dobrze. Przeciwnik ma 9 tysięcy. Nasi to mają dużo. Więc raczej nie mam obaw, że sobie nie poradzą. No... Znaczy nie jest nieśmiały, więc zdecydowanie nie chcę mieć romansu z matką. Okej. Teraz pytanie. Myślę, że na szybko. Czy jest sens w ogóle tutaj się ruszać jeszcze? Czy dążymy? Ale zobaczymy. Trochę wydamy na ten przemarsz. Grunt, że zwycięstwo jest dla Francji, która no coraz większa. Tu jakieś potraciła pomniejsze prowincje, ale trudno. Jest mocarstwem, na pewno. I liczę, że no, zrobi im trochę krzywdy. Tymczasem nasza mała Korsyka również dokonuje kolejnych podbojów. Być może powstanie Królestwo Sardynii niedługo, jeżeli to dalej pójdzie. A tu nasi przybywają. Właśnie, tylko no, znów flagi. To, co tygryski nie lubią najbardziej. I on tu zaraz odbije troszkę terytoriów. Dobra, spróbujmy po prostu tu ino, niestety. A to błyskawicznie zdobędziemy, bo nie będzie garnizonu w tym mieście, czyli dokładnie tak to poszło z marszu. I tu ruszamy w pościg, ale nie trzeba, bo widzę, że wojna dobiega końca. Oj, ktoś z naszych kopnął w kalendarz. Ale wiesz, skończmy ten konflikt. No kończ, waś wstydu oszczędź, po co to ciągniesz? Po co? Myśli, dobra. Ogarnął. Czyli elegancko. O, tu i tu. To się podzieli na pewno, ale to za jakiś czas. Oczywiście tutaj damy im niepodległość, bo no nie chcę się mieszać w te koło. Co on robi? Jakieś wojny w Anatolii się wmieszał. W ogóle to jest jego problem. Ja nie zamierzam interweniować, idziesz w cholerę. Niestety zestresowaliśmy się, bo jesteśmy ambitni, a zmniejszamy swój stan posiadania, ale myślę, że nie chcemy. Tu już samoistnie będzie to się ogarniało na tym etapie. Potrzebujemy kanclerza nowego. Dobra. No, tak mnie to drażni. Zanim on tutaj wyświetli tych ludzi.
Nasz marszałek chyba gdzieś dostał w tyłek, bo się nie prezentuje zbyt zdrowo. I no, weźmy kogoś po prostu, kto jest do, chociaż wiecie co. Mam mieszane uczucia, czy wziąć ją? Chyba wezmę jednak ją. Stosowanie jest, no, jest ogromna różnica w talentach. Ciekawe, czy Francuzi stworzą cesarstwo. Byłoby miło. Władca jest nieśmiały, czyli w pierwszej kolejności troszkę spędzi czasu sam ze sobą. I niech się pogłodzi, no i pobiczuje. Niestety to nie jest dobre, ale tak wyszło. Mamy medyka? Mamy. Ta medyczka jest niezła. To jest jeszcze z czasów naszego ojca. Tutaj mamy nowych jeńców, którymi trzeba się zająć. Pieniążki, pieniążki. Dobra. I bardzo sprawnie nas opatrzyła. A my zorganizujmy sobie spotkanie wiedźm. I tym razem powiedzmy, że poczytamy jakieś stare księgi. I poprawimy się dzięki temu nasze umiejętności intrygi. Bardzo dobrze. Czyli gdybyśmy kiedyś chcieli kogoś ubić, to się przyda. Nasz władca nie jest już sprawiedliwy ani współczujący, więc jak najbardziej to jest do ogarnięcia. A co w Polsce? Bo w Polsce powinni... Tak, niedługo nasz ród ma szansę przejąć koronę. Miejmy nadzieję, że się utrzyma. Chociaż tu jest dość duży bałagan, widzę w tej chwili. Ale okej. I pierwszy wnuk, no niestety problemy rodzinne bliskiego pokrewieństwa. Zorganizujmy pielgrzymkę. Może gdzieś daleko, gdzieś do tego, no, do brata, do Persji. I rosną nasze umiejętności. A choroba. Spróbujmy mimo tego. Miejmy nadzieję, że damy radę. Jesteśmy jeszcze młodzi, powinniśmy sobie z tym poradzić. Może troszkę tego będziemy rozwijać, bo w sumie ta walka wręcz nie wiem, czy jest jakoś super potrzebna. Czy jest cesarstwo Magrebu, czy królestwo? Królestwo. I ubywa nam, wiecie co, zapłacimy za świt. Jesteśmy tak bogaci bajecznie, że to nie jest coś problematycznego. Tak szczerze mówiąc. I uzyskaliśmy cechę pielgrzym, co cieszy. Ciekawe, kiedy się Mongołowie pojawią, bo to już niedługo. W ogóle rzućmy okiem na religijną sytuację. Pięknie. Praktycznie cała Europa i też coraz większa część Bliskiego Wschodu jest mesaliańska. Islam zdecydowanie w odwrocie. Zdecydowanie. Tak naprawdę teraz najbardziej było rozsądne chyba zainteresować się terenami w Hiszpanii i tam dokonać jakichś mniejszych lub większych podbojów. Zobaczymy. Z Francją mamy sojusz? Mamy. Francja, mocarstwo, 18 tysięcy ludzi. Kto ich atakuje? O, bardzo dobrze, czyli ci złapią tutaj przyczółki. Bardzo, bardzo dobrze. Wzrost siły naszych, a osłabienie muzułmanów. Zagłosujmy na razie na córkę, chociaż zakładam, że być może naszego życia osiągniemy już dziedziczenie po prostu takie, że jedna osoba dziedziczy, czyli primogeniturę.
To by było najlepsze, ale pożyjemy, zobaczymy. Mamy naprawdę dobre relacje z Turką, a jest też potencjalnie doskonałym zarządcą. Więc to też jest dobre. Ja mówię, do primogenitury gramy. Może primogenitura to będzie taki moment, kiedy rzeczywiście to państwo już będzie no, nie do ruszenia, szczerze mówiąc. Spróbujmy w ten sposób. I niech będzie... co? Czy gigantyzm, czy płodność? Niech będzie płodność. To mają jedna z najlepszych cech, jaką może... Te w ogóle nie mają sensu, to jest low-levelowe cechy, więc... To jest bezsensowne. I jak najbardziej wybierzmy się na to spotkanie. No nie jesteśmy za szczęśliwi, bo się łatwo stresujemy, ale spróbujmy zbudować jakieś przyjaźni między nami a wasalami. I do zobaczenia jakoś. O, nawet stres nam zszedł. Kurde, niedobrze, że Polacy przegrywają, bo... wolałbym, żeby ona została następczynią. Nasz syn, oczywiście płacimy za instruktora. No, zobaczymy. Że widzę, Pomorze powstało, rządzone przez w ogóle odmienny ród, to ciekawe. Ze Słupska. O, Bawaria, zaraz zobaczymy, co w Bawarii słychać, bo może teraz sobie odpuśćmy, raczej wolimy spędzać czas sami, więc Bawaria może cesarstwo stworzyć, tak patrząc. Już dwa tytuły, no. No dobra. Część odmawiamy, ale na spotkanie wjedźmy jak najbardziej. Poduczymy się troszkę dyplomacji. To jest cenne. I co? Budujmy dalej relacje z rodziną, bo jednak najważniejsi ludzie w państwie i na świecie to nasza rodzina. Upewnijmy się też, że wszystkie święte miejsca są w naszych rękach. Jak najbardziej. No, Persja, mocarstwo. Mezopotamia, mocarstwo. Teraz Nikea się stała potężna po zajęciu, ale może mieć tutaj problem z chłopstwem, ale mam nadzieję, że dadzą sobie radę. Ja im zaproponuję pomoc, chociaż no zobaczymy, czy będzie ta konieczność. Wydaje się, że nie będzie. Kolejna córka. Niestety, no jak mówiłem, choroby genetyczne nas prześladują. Może ją wydamy za kogoś tutaj? Wpakujemy się w jakąś kolejną wojnę, ale tak. Jak najbardziej tak. Ciekawe, że to Bizancjum się nie rozpadło jeszcze. Czy nie to, żebym narzekał? Sorki. Zelotka. Czy no, władca jakoś chyba super religijny się mi nie wydaje. Chociaż... No, ale powiedzmy, że jest wojownikiem, czyli by chciał, żeby jego córka była dzielna. Wiem, że to jest takie nadciągane. Mówię, no nie chcę, żeby wszystkie postaci robić kopia w kopię, więc... w taki, a nie inny sposób sobie wybieram te cechy. Mam nadzieję, że... nie przeszkadza to nikomu. Kolejna wojna. Czyja teraz?
Nasza matka. No nie, na matce nie odmówimy. Tylko nie wiem, co to za wojna. Czyli ona atakuje jego. Kogo ona atakuje? Holendra. Dobra, już widzę, co się tu dzieje. Ja chcę księstwo przejąć. No nic, myślę, że bez problemu. To jest bliziutko domu, więc tutaj tempo zebrania sił będzie natychmiastowe. I będziemy w stanie tutaj pomóc w tej wojnie. Bez problemu. Tylko się odwiesi. Zdecydowanie gorzej z kasą. Widzę, że no nie jest on zbyt zdolny pod tym, co tu się stało. A, jakiś event, tylko się nie chce wyświetlić. I tak, użyjemy rad obydwu strategów. Mamy wystarczające umiejętności, żeby to zrobić. Teraz, ło, tu jakieś jeszcze trzecie siły się widzę. Biją między sobą. A my oczywiście ruszamy na stolicę wroga i pomożemy mamusi zostać księżną Utrechtu, czy jakkolwiek się to nazywa. Tutaj się pojawiły, mówię, trzecie siły, które przeszkadzają, ale chyba nie wiedzą, z kim zadarli. Jednak nasza potęga jest niewyobrażalna w porównaniu z nimi. Pięknie. Miejscowy książę dostał w tyłek. I ta druga wojna też już jest wygrana, czyli elegancko. Sprawdźmy. Tak jest, nasza mamusia jest teraz księżną tego tutaj małego terytorium. Ło, sobie wzięła młodego męża, 14-latka, ale co tam, niech sobie kobieta korzysta. Egipt to potęga po prostu. A tu w końcu nie wzięliśmy tego sojuszu? Nie pamiętam, na kogo ja wydałem ją. A, za brata i to nie wystarczyło. To nie jest dostatecznie bliskie pokrewieństwo. No nie, to nie ma sensu w takim razie. Myślałem, że brat to też jest już dostateczny do sojuszu. Tu jest jakiś bajzel, co tu się dzieje? Ktoś tutaj, jakieś księstwo, dobra. To jest wewnętrzna ich wojna, nie będziemy w to wnikać. Ci się mają bardzo dobrze. Mezopotamia też się ma dobrze. Cesarstwo arabskie jest już w odwrocie. Raczej tu nie będzie stało wiele zrobić. I to mnie cieszy. No mówię, ta wojna w Polsce mnie cieszy. Bo no tu jakby ona zginęła, no to byliby nasi. Ale no nie jest to tak łatwo, jeżeli... Kto jest jego żoną? Nieznana mi postać. Okej, kolejne spotkanie wiedźm, czyli no, kolejna okazja do nauczenia się czegoś. Postawmy na większą efektywność naszych rycerzy. Tu zgarniemy jeszcze troszkę pieniądzów i no, nowy marszałek potrzebny. Nie wiem, jak będzie dobry, ale zaraz się przekonamy, a raczej za chwilę.
sumie myślę, że jest ok. 20 to już nie ma wstydu. I o, znów nasze umiejętności dyplomatyczne rosną. Czyli może teraz większa skuteczność giftów. To nie powinno zaszkodzić. Tu mam jakieś niepotrzebne ceny, one się oderwą. To jest pojedyncze księstwo. A nasz syn... Myślę, że postawimy, żeby był zadowolony z siebie. No, ale niestety... Kosztem jest troszkę stresu i nasz władca myślę, że się... Nie, myślę, że spędzi czas w samotności, nie będzie się na razie biczował. O, kolejne umiejętności dyplomatyczne, bardzo dobrze. Tak, lepsze stosunki z wasalami. Bez dwóch zdań przydatne. No tu miejmy nadzieję, że te nasze państwa będą wypierać islam. Co się dzieje w Bizancjum? Jakaś wojna domowa. Oj, jest duża szansa, że Bizancjum padnie, bo tyle, ile wojen się wmieszali w tej chwili. Nie będę temu zmieniał małżeństw, żeby im pomóc. Trudno, wkopali się we własne gówno, no to ich problem. I co nie, myślę, że nasz władca, który lubi spędzać czas sam, odmówi wizyty. Jak już będziemy robić imprezy, to będziemy je sami organizować, bo na tym możemy coś zyskać, a nie ma sensu się stresować niepotrzebnie. Powstał też nowy zakon. Pierwszy gospel. Gdzie on powstał? Bo tak, ten jest u nas, ten jest we Francji. A ten... To trzeba... Ten świeżo powołany. Koło Bagdadu, czyli ten zakon będzie tutaj funkcjonował na wschodzie bardzo dobrze, bo no tutaj dość sprawnie przebiega zmiana religii. Jak widzicie, islam jest mega w odwrocie, podobnie jak koptowie. Tutaj przechodzą dość szybko na mesalianizm. A tymczasem nasza córka nie, no niech będzie ambitna, tak jak my, żadna paranoiczka, no. Nie, nie, nie. Ta wojna w Bizancjum mnie średnio cieszy. Okej, poćwiczmy jakieś oblężenie. Kto nasz syn chce radzi nam podziałać w tym zakresie. I kolejne spotkanie. Jakim dowódcą? To ja myślę, że raczej będziemy na bezpiecznie to robić. Nie będziemy się rzucać jak szaleniec. O, i nauczyliśmy czegoś zarządzania. Tak, wszyscy za mną. I tutaj... Myślę, że ostrożnie. Nie jesteśmy, mówię, jakimś mega wielkim tutaj atakującym, więc będziemy to robić tak troszkę ostrożniej. O, to jest dobre, ale tu to jest dyskusyjne. Tu jest lepsze. Myślę, że najbardziej opłacalne będzie to, czyli wyższe podatki od wszystkich wasali, chociaż nasza kondycja finansowa jest lepiej niż dobra. Kolejna wojna. I pomożemy. Zaraz sprawdzimy, czy w ogóle jest taka potrzeba. Pomóc od przyjaciółki. No chyba będzie taka potrzeba. Bo... No nie są w zbyt dobrej tam przewadze, czyli musimy zebrać naszą ekipę.
Dosyć szybko się zbiera, widzę, że... Czy to też blisko stolicy, nie ma co ukrywać. A jak we Francji spokój, cisza, to dobrze. Czyli pomagamy powstać Królestwu Sardynii tak naprawdę. Tak. Myślę, że nie będę tutaj kombinował, po prostu desant z morza, nasz król dowodzi osobiście prawie 40-tysięczną armią, masa zawodowego wojska, więc nic się raczej złego nie stanie. Dziwię, że Francuzi tutaj tego wszystkiego nie zajmują, no ale niestety, że drudzy muszą troszkę nawrócić swoich własnych na początku, żeby nie mieć problemu z nadmiarem islamu u siebie. O, bitwa, ale czy my dojdziemy, żeby wziąć w niej udział, to jest pytanie. Siły wygrywają, czyli nie ma chyba sensu im pomagać. Lepiej kontynuować oblężenie na chwilę obecną. O, nasza ciotka i rywalka. Nie wiedzieliśmy, nie miałem, że miałem ciotkę i nowierczynię, ale dobra. My tutaj dokonamy egzekucji po prostu. Czekajmy, aż tak jest. No, tak. Korsyka jest... Praktycznie myślę, że mógłby stworzyć tytuł królewski, tylko no, niestety czasami się z tym guzdra. Zobaczmy, jak zrzucimy je w następnym odcinku, bo jak tam wejdziemy, to będzie bug znowu. Nie, niech będzie odważny. Jak mówiłem, jesteśmy wojownikiem, więc chcemy odważnych potomków. Dobra. I mamy rywala. Dobra, niech zostanie, jak to jest rywalka, to niech zostanie. Jak tutaj postęp technologiczny? Powoli, powoli, ale... Zostały tylko dwie technologie, czyli myślę, że za jego panowania wprowadzimy to, co planowałem. Czy tu jest... On nie ma... Czy nie ma córki? Ale mamy... Nie mamy wnuka. To nie gra roli. Nie jestem wnuk potrzebny w tym układzie. Czy tu jest więcej dzieci? Nie. Niestety dopiero się... Chociaż może teraz się urodzi ktoś utalentowany. Widzę, że Arabowie zostali obici przez swoich własnych i szejk, który szejk to jest ten kalif, posiada jedynie niewiele ziemi, czyli raczej będzie przegrywał zarówno z Mezopotamią, jak i Persją. Tym bardziej, że no, tu są jeszcze inni potężni gracze. A Bizancjum, no Bizancjum pogrążyło się w chaosie teraz. Niestety to dla nich zły czas. Zorganizujmy polowanie, bo uczta nas niepotrzebnie może zestresować. Zwłaszcza jak coś się wydarzy, czego nie do końca byśmy chcieli. I w sumie... Jesteśmy ambitni, czyli chcemy mieć. To jest córka, nasza przyjaciółka, więc też by to pasowało do naszego tutaj charakteru. Tu można pomyśleć o jakiejś inicjatywie, żeby no, zacząć osłabiać pozycję Arabów. Nie, zostaniemy sobie w domciu i się
O, nasz brat kopnął w kalendarz. Co się stało? Obrażenia wewnętrzne. Kto teraz rządzi? Co tu się dzieje? Jakaś wewnętrzna wojna? Dziwne, że przegrywają, bo układ sił jest niesamowicie dobry dla naszych. Kto tu atakuje w ogóle? Tak, zobaczmy. Tutaj, dobra, to jest daleko po prostu i pewnie on nie wysłał armii, dobra. A nasza córka, chyba. A niech będzie zalotką, co tam? Taka mocno religijna. Dobra. I kolejne spotkanie wiedźm. Tak jak mówię, unikamy takich normalnych spotkań, ale od spotkania wiedźm jak najbardziej się udajemy. No, dzięki temu mamy tony, tony wręcz tu zdolności nowych. Co mi się podoba, będzie bardzo dobry władca, jeżeli oczywiście pożyje odpowiednio długo, żeby to wszystko uzbierać. 39 dowodzenia, to jest naprawdę nieźle, a wszystkie pozostałe statystyki są przyzwoite, chociaż no, nasza córka z kolei super w zarządzaniu. Tu wszyscy widzę będą mieli te problemy genetyczne, niestety. Tak się czasem zdarza. Co tu się dzieje? Nic się nie dzieje. Nie radzą sobie. Kto ich atakuje? A może sobie poradzą. Komputer czasami dziwnie gra. On nie może znaleźć przeciwnika. Chciałbym też, żeby powstało cesarstwo francuskie, ale też widzę, że póki co nie widać, żeby szło w tym kierunku. Oczywiście płaćcie i do domu idzie. Gdzie moglibyśmy się... Co? Myślę, że tu. To są dosyć bogate tereny. Tylko na jakiś sojusz z kim? Damy radę. To mniejsze książątko. A, nie mamy casus belli, bo nie graniczymy z nim. No dobra, czyli to troszkę komplikuje sprawę. Nie możemy się wmieszać bezpośrednio. Musielibyśmy mieć tutaj jakieś roszczenia. I jak najbardziej od tego zaczniemy. Czyli będziemy chcieli się wymieszać tutaj i zacząć osłabiać pozycję islamu na tym terenie. Mamy też kolejną córkę, co ciekawe. W tym wieku nie spodziewałem się, że ona jeszcze urodzi córkę. I tu... No właśnie, potrzebowaliśmy syna do tego mariażu, niestety, żeby umocnić się w tym sojuszu. O, Benkart. Czyli tu moglibyśmy w sumie jego wydać dla naszych córek. Tylko nie mamy w tym najmniejszego interesu, tak naprawdę. Bo no nie będzie ślubu matrylinearnego. Więc to tak dyskusyjnie, czy w ogóle warto się w to bawić. Tutaj widzę, Jerozolima się rozpada. Tu się odzyskało niepodległość. Tak, Synaj się oderwał. A w Mezopotamii wojna domowa. Ale chyba nasi, czy nasi, myślę, że chyba nasi są po obu stronach. Tak jest. I znów sobie darujmy spotkanie. Weźmy. Ale jesteśmy niezestresowani, czyli możemy sobie pozwolić na to, żeby teraz zrobić samemu ucztę, bo no, mamy rezerwę, że jak się zestresujemy, no to nie będzie tragedii. Czyli witajcie, typki wszelkie, ma wszelkiej maści.
Tak, kupimy wina, żeby się pokazać gościom z dobrej strony. Może być ciekawa konwersacja. A tymczasem rosną umiejętności i tak, bądźmy mieli dla żony. Umiejętności dowodzenia rosną. Dobra, pójdźmy najpierw tego walczącego nieuczciwie, ale rycersko. Nie, nie, no my organizujemy imprezy sami, ale na ich imprezy staramy się nie chodzić, żeby się nie stresować. W ogóle jak nasz ród? 360, nie, ilu? 2000 żywych członków i 97 już rodów. Wow, naprawdę robi wrażenie. Zaraza. A nasza medyczka ma lata i doświadczenie, więc liczę, że poradzi sobie z tymi symptomami. I mamy wnuka, który nie ma problemów genetycznych, czyli no czasami się udaje uniknąć tych problemów bardzo dobrze. To mnie cieszy, bo mamy kogoś, kogo możemy widzieć potencjalnie jako następcę. My wychowujemy w tej chwili. Nie możemy jego. Może starsze rodzeństwo, jak zaraz sprawdzę. Albo nasze. A, chyba nasze dzieci. Tak, a to już niedługo skończył. Mają po 13-14 lat, czyli. Okej. Nie. Żadnych imprez. O, jest wojna. Oczywiście dołączamy. Nie wiem, czy atakujemy, czy się bronimy, bo może być różnie. Jednak Arabowie atakują znowu. A nie, kto atakuje? Ten z Cyrenejki, o, mało ważne, kto to wygra, szczerze mówiąc. No ale dobra, na tym kończymy. Liczę, że niedługo się pojawią Mongołowie, chociaż dziwne, że nawet jeszcze ich nie ma. No i tak mówię, no, byśmy odkryli to za 11 miesięcy. Tu zostanie nam jedno, zrobimy primogeniturę i będziemy kończyć, bo jeżeli nie będzie już problemu z dziedziczeniem, no to już. O, jaka jest pozycja walijskiej kultury. Praktycznie tutaj tylko parę terytoriów zostało niewalijskich. I developer na 44, na 55 działających. O, tu. Kto tu rządzi? Żbrat? Ciekawe, że to trafiło do Persji, się oddzieli na pewno, bo jest za daleko. Okej. Okay. Młody król, miejmy nadzieję, że sobie poradzi. Zresztą jest doskonałym szpiegiem i całkiem niezłym zarządcą, więc myślę, że ma szansę. Ten, no ten to jest dziadek, ja nie wiem, ma swoje lata, ale jego wnuczka przejmie po nim władzę, 26-letnia. Co się tu dzieje dalej? Tu jest, wow, mocarstwo. Wszystkie te kraje są w niezłej kondycji, tak szczerze mówiąc. No tu liczyłem na królestwo, które by było kolejne, ale zresztą i tak pozycja rodu jest superancka. No nic, pozdrawiam i